Kochani, bardzo często podczas konsultacji, w trakcie wykładów lub w bardzo wielu innych okolicznościach, jeżeli tylko pojawia się temat testów genetycznych, to najczęściej zadajecie mi pytanie, czy warto te testy genetyczne faktycznie wykonywać. Czy one mają sens, czy faktycznie pomagają w takim codziennym stosowaniu zdrowego żywienia. No i muszę tutaj zdecydowanie powiedzieć, że testy genetyczne są bardzo dobrym rozwiązaniem do tego, żeby idealnie, w sposób bardzo mocno spersonalizowany, indywidualny, dobrać zalecenia dla pacjenta. Mnie osobiście bardzo testy genetyczne ułatwiają pracę. Nie muszę już metodą prób i błędów dobierać odpowiedniej terapii. Nie muszę zastanawiać się, czy zalecić pacjentom trochę więcej węglowodanów, czy trochę więcej białek, czy powinniśmy ograniczyć tłuszcze. Te wszystkie informacje zawarte są w wynikach testów genetycznych. Czyli od razu, od początku terapii prowadzimy ją w ten sposób, że efekty pojawiają się bardzo szybko. Nie ma wątpliwości, że taka terapia zadziała, że będzie skuteczna, że pacjenci będą się dobrze czuli podczas stosowania takiej diety. Takie testy genetyczne pomagają też w dobraniu odpowiedniej aktywności fizycznej. Jesteśmy w stanie zweryfikować, sprawdzić, jaki rodzaj sportu, jaki rodzaj aktywności fizycznej dla danej osoby jest najbardziej wskazany, jaki będzie dawał najlepsze efekty, jeżeli chodzi o redukcję, a w czym jesteśmy po prostu najlepsi. Zwykle jest tak, że jeżeli jakiś sport wychodzi nam dobrze, to my też zdecydowanie chętniej go uprawiamy, czyli rzadziej zdarzają się sytuacje, że spadnie nam motywacja, że przestaniemy chodzić na treningi, czyli jesteśmy w stanie dużo łatwiej utrzymać tą regularną, zdrową aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o zalecenia żywieniowe, to poza odpowiednim doborem makroskładników, czyli informacją, ile powinno być w jadłospisie zawartych węglowodanów, tłuszczy i białek, jesteśmy w stanie też na podstawie analizy behawioralnej w oparciu o test genetyczny dobrać odpowiednią ilość posiłków dla pacjenta, przerwy między tymi posiłkami, to czy powinniśmy uwzględniać drobne przekąski w ciągu dnia, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy wydłużać przerwy między poszczególnymi posiłkami, czy one powinny uwzględniać dużą porcję błonnika, czy raczej powinniśmy zadbać o to, żeby w tej diecie było więcej białek, żeby pojawiało się więcej produktów odzwierzęcych. Testy genetyczne są w stanie nawet informować nas o tym, jaki rodzaj mięsa, jaki rodzaj zboża jest dla nas wskazany pod względem zdrowotnym, które produkty żywnościowe będą sprzyjały rozwojowi chorób, do których mamy predyspozycje, a które będą nas przed ujawnieniem się tej choroby chroniły. Bardzo wiele cennych informacji, które bardzo często też jesteście w stanie nawet samodzielnie w bardzo prosty sposób wdrożyć w taki codzienny sposób odżywiania, w codzienny sposób życia. Przy poważniejszych problemach zdrowotnych oczywiście tutaj pomoc specjalisty jest niezbędna, ale nawet specjaliści chwalą sobie, cenią sobie te informacje, bo tak jak wspominałam na początku, to nie jest już metoda prób i błędów. My dokładnie wiemy, co temu pacjentowi zalecić, na co zwrócić uwagę, tak żeby efekty terapii były jak najbardziej skuteczne, dawały jak najszybsze rezultaty, bo to też oczywiście powoduje, że pacjenci chętniej stosują się tych zaleceń, nie tracą motywacji. Nie ma takiego kłopotu, że bardzo długo stosujemy jakieś zalecenia żywieniowe i one przynoszą albo mierny efekt, albo bardzo słaby. I wiadomo, że wtedy możecie się po prostu najzwyczajniej w świecie zniechęcać. A tutaj te efekty zwykle pojawiają się dużo szybciej. Są łatwiejsze przez Was do zastosowania, dlatego że dostosowujemy je do Waszych potrzeb, dostosowujemy je do Waszych predyspozycji genetycznych. Także w skrócie odpowiadając na pytanie, tak, na pewno testy genetyczne warto robić, szczególnie, że takie badanie robimy tak naprawdę raz na całe życie. Ta informacja zawarta w naszych genach, zapisana w naszych genach, ona praktycznie się nie zmienia. Nie ma takiej możliwości, żeby ten zapis uległ jakiejkolwiek modyfikacji, dlatego nie ma potrzeby powtarzania takich testów. Warto więc zainwestować w takie badania, no i potem przez całe życie stosować się do tych zaleceń. Tak, żeby utrzymać dobrą kondycję organizmu, tak, żeby uchronić się przed rozwojem chorób, do których mamy predyspozycje, a przynajmniej wydłużyć czas do momentu, kiedy ta choroba faktycznie zacznie nam doskwierać. Kochani, gorąco polecam testy genetyczne.
Warto zacząć chociażby nawet od takiego najprostszego testu, czyli testu genodieta, który już da bardzo, bardzo wiele cennych informacji do tego, jak powinniście zmienić swój styl życia, a nie jest jeszcze testem bardzo mocno kosztownym. Także zachęcam do tego, żebyście zgłębili temat testów genetycznych, zapoznajcie się z informacjami na naszej stronie internetowej i zobaczcie, jak łatwo można personalizować i indywidualizować zalecenia żywieniowe.